Witam bardzo serdecznie z tej strony Proper Games Channel TV i dzisiaj zagramy w sobie w Far Cry'a trójeczkę. Kontynuujemy po prostu poprzedni odcinek, który był bez dźwięku, ale mniejsza o to. Dobrze. Tryb opowieści. Dysk twardy. Kontynuuj. Sobie przybliżę mikrofon. No. Więc teraz co musimy zrobić? Porozmawiać z... No i pierwszy raz normalnie tam mamy iść. Ja normalnie nie zauważam takich znaków, już tą grę przeszedłem raz. Tutaj mamy się, ale nie wiem, czy tu się możemy... Nie możemy się tu przenieść. A nie mamy żadnego środka transportu, więc sobie z buta musimy pocisnąć. Nie wiem, czy to są dobrze, czy źli, ale wolę się schować. I tu już znalazłem auto. Ja mogę zapominać sterowania, bo już w tyle gier gram, że mogę niekiedy zapomnieć sterowania, naprawdę. Same wrogie pojazdy. Nie wiem jeszcze, czy... Dobrą... O Boże, nie. Dobrą drogą jadę, nie wiem. No, jak na razie, to nie mam to zbyt dużo do wyboru. Auto. Kurczę, no. Jest tu jak psów. Nie, lepiej nie. Prawo bardziej. Się będę musiał kierować i skończyła mi się mapka. Troszkę nieprzyjemnie, tak jak za nami jadą, ale trudno. O, fuck. Źle. Wysiąść. O, Boże. Mam nadzieję, że nas tu nie znajdą. Bo nie będziemy mieli zbytnio szans na ucieczkę. Tyle to ciekawe, czy daleko to jest, czy nie? Troszkę tak. To jest... Jakaś zatoka ich? Jakieś miejsce albo łódź jakaś będzie, chyba łódź widzę. Ja tylko sobie tutaj przeszukam.
ktoś jeszcze? Chyba nie. Broń. Nie mogę. Dobrze, jest gotówka. Tu łódź, czy mi się jakaś rozbita łódź, więc to nam za dużo nie da. Tu jest skrzynek, do tej skrzynki możemy zajrzeć. Czy tutaj nie ma jakiegoś, żebym jezu na rekina nie natrafił? To są rybki, mi się wydaje, że... Przynajmniej, że to są jakieś przyjazne rybki, a ja chcę dopłynąć do tej wyspy. No właśnie o to mi chodziło. By nie natrafić na rekina, a tu proszę, i chyba motorówka. Schowam się tu szybko. Tutaj jeszcze jeden gdzieś był. Mniejsza o to. Oni chyba do mnie nie strzelają, nie jestem pewny. Co tu się dzieje? Bażant. Tego bażanta uprawić, koguta. Oczy. Ja się tak pokazuję. Ludzie, nie aż tak często. Gdzieś był pies, ale dobra. Mniejsza o psa. Gdzie jest ten bażant? Tam jest. Pobawimy się troszkę z nimi, żeby gra nie była monotonna, tylko od misji do misji. To jest. Później się pobawimy recepturami, ale też. A tu widziałem chyba skrzyneczkę właśnie. Tu też. As. Mam nadzieję, że żadna łódka mnie nie uchwyci tutaj. Sobie tu troszkę pod wodą przepłynę.
troszkę mi ścięło. Chyba się porwałem troszkę z tym. Tak, gdzie oni są? Dobrze, że tak możemy się leczyć. Chociaż. Jeszcze jeden. Dobrze jest. A jeszcze jeden. Przynajmniej był. Niektórzy mają znajdźki dość cenne. Dobra, a ja bym troszkę amunicji z chęcią przyjął. Wow! Wow, co to było? Pantera jakaś. Boże. Ciekawe, odkąd jest zapis. Nie zauważyłem. Obecnie gram. Jest teraz godzina prawie pierwsza w nocy dnia 12. Pierwsza w nocy już 12 czerwca. I właśnie dzisiaj wychodzi Xenoclash 2 na Xboxa, z którego jak tylko go zdobędę, gdyż nie wychodzi on w Polsce, z tego co wiem, tylko że nie zostanie wydany w Polsce, to jak tylko go zdobędę, bo dość zależy mi na tej grze. Tak naprawdę w Xenoclasha 1 nie grałem jakoś wybitnie dużo, bo w ogóle, to Xenoclash 2 mnie interesuje. Co my tu mamy? Aha. Zrzut zasobów tak zwany. Jedziemy koksem. No przejechałem przecież. Tam mamy przeciwnika. Co ty tak biegasz? O, kamizelka. Co my tu mamy? No, ładny widoczek. Ale ja sobie to urządzonko pożyczę. Ile to jest
szmat drogi, a nawet nie wiem, którędy. No więc kończąc, czekam na grę Xenoclash, która już no, na PC-ty była wydana wcześniej, niestety. Ja jestem bardziej konsolowcem niż PC-towcem i... No i super. Składem to im ucieknę akurat. A w sumie... Chyba nawet dobrze jadę. Mi się wydaje przynajmniej. Tu będzie ten obóz. I... Dobrze mówię? Tutaj. No. No i zajebiście. Może tak być, że tu nie ma drogi. Kurczę. Tu jakoś za mocno nie przypieprzył. Naprawdę, jeżeli chodzi o... Nie, jak najdalej. Jak najdalej stamtąd. Jeżeli chodzi o właśnie sposób poruszania się w Far Cry'u trójce, to strasznie przypomina to Far Cry'a, poprzednią część po prostu. No i zajebiście. Akurat plaża, tak? Jeszcze ktoś. Kurczę, no auta są, ale jakaś łódka. Daleko to jest w ogóle? No już niedaleko, naprawdę. Chwilę, a jakiś maszt radiowy. Ja bym sobie najpierw odblokował maszt radiowy. I ułatwiłoby mi to może troszkę rozgrywkę.